bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Brzozowski Ruch Konserwatywny, to nasze stowarzyszenie. Dzisiaj gościmy osobę wyjątkową, która nam powie o, no jak mało kto w zakresie naszej idei przyświecającej celom statutowym naszego stowarzyszenia, opowie nam o samorządzie, legendarny burmistrz Kamienia Pomorskiego, również swego czasu piastujący funkcję starosty. Do tego no, 25 lat w polityce w ramach idei wolnościowej. No, takiej postaci naprawdę nie trzeba tutaj przedstawiać. Drobna uwaga organizacyjna, proszę Państwa, po tej właściwej części wykładowej będziemy mogli sobie porozmawiać, dyskusję poprowadzić z naszym gościem, a po spotkaniu już tej części merytorycznej będzie można zakupić publikację tutaj naszego prelegenta. Więc witamy naszego gościa Barana. Czy potrzebna jest reforma polskiego samorządu? Polski samorząd dostaliśmy ustawą z marca 1990 roku. W Polsce mówi się o potrzebie zmian w różnych innych dziedzinach, więc odpowiedź na pytanie w tytule jest oczywista. W Polsce potrzebna jest reforma samorządu, tak jak są potrzebne inne reformy. Reforma konstytucji, czy zmiana konstytucji i reformy w różnych innych dziedzinach życia społecznego. Reforma samorządowa była przejęta z innych systemów i została przejęta w sposób najgorszy z możliwych. Dlatego, że kraje bogatsze od nas, my się często powołujemy na bogatą Skandynawię, na bogate Niemcy, a jedni i drudzy mają samorząd znacznie sprawniejszy, efektywniejszy i dużo tańszy niż Polska. W Niemczech dzisiejszy nasz burmistrz, prezydent Wójt jest jak polski sołtys, bo tam tak naprawdę samorząd to jest land. I landrat, odpowiednik polskiego starosty, ma praktycznie wszystkie kompetencje samorządowe. I bogate Niemcy mają przeciętnie powiat 3 razy większy niż polski. Sprawność i budowa przepisów samorządowych w Niemczech jest oczywiście też dużo bardziej precyzyjna niż w Polsce. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przepisy tworzone są byle jak, na przysłowiowym kolanie. Jest bardzo dużo poprawek i uzupełnień, za którymi nie nadążają fachowcy. Urzędnicy się skarżą, że jeszcze nie wdrożono do końca poprawek, które niedawno weszły i już są kolejne. Dlatego nasze pretensje do urzędników są po części niesłuszne, bo w takich warunkach samorządowcy, do nich zaliczamy również urzędników samorządowych, nie mogą działać dobrze. W Szwecji jest przeciwny model zarówno do polskiego, jak i do niemieckiego, ponieważ w Szwecji jest gmina i nie ma powiatu. A u nas jest jedno i drugie, bo Polacy oczywiście są narodem, który może więcej bólu i cierpienia, bo pokłosiem tego błędu założycielskiego samorządności polskiej są negatywne efekty. Kiedy byłem doradcą prezydenta Rzeczpospolitej do spraw samorządu i współpracowałem z profesorem Kuleszą, który uchodzi za jednego z prekursorów polskiego samorządu, wadziliśmy się w Radzie do spraw samorządu o tym, jaki ten polski samorząd powinien być. I akademicy
doszli do wniosku, że to mógł być właśnie taki model. Model, w którym w tym samorządzie nie sprecyzowane są zasady kompetencji i odpowiedzialności w sposób klarowny, jasny, przejrzysty, żeby nie było tak, że ci, którzy chcą interpretować go wbrew interesom swojej społeczności, mają szerokie pole do popisu. A z kolei ci, którzy chcą być polskimi patriotami samorządowymi i chcą samoograniczać swoją władzę, uważają, że są tymi, którzy służą swojej społeczności. Pojęcie służby w okresie komunizmu nabrało pejoratywnego znaczenia. Ktoś, kto chce komuś służyć, uchodzi w hierarchii społecznej za tego, który sięgnął dołów. No dobrze, ale w takim razie służba państwu, ja już nie mówię o służbie Bogu, czy to są złe postawy? I ci samorządowcy, którzy chcieli służyć swojemu społeczeństwu, są uznawani za naiwnych, żeby nie powiedzieć wręcz za frajerów, którzy zamiast wykorzystywać maksymalnie szansę, jaką im dają nieprecyzyjne przepisy i doić swoje społeczeństwo, samo ograniczają swoją władzę i twierdzą, że są służbą. Publiczną, szlachetną służbą. Jeżeli były takie samorządy w Polsce, a były, i taki samorząd był również w Kamieniu Pomorskim, dlatego też był samorządem, który wychodząc w maju 90 roku 40% zadłużeniem, w ciągu 4 lat przy obniżaniu wszystkich kosztów, do jakich należą podatki i opłaty lokalne i wszystkie wydatki z budżetu, doprowadził do tego, że rok 94 skończył się 70% nadwyżką budżetową, 55% udziałem w inwestycjach, ale nie były to inwestycje po stronie kosztów, czyli akwaparki i tym podobne pseudoinwestycje, tylko były to inwestycje typu oczyszczalnia ścieków, drogi, infrastruktura techniczna, wodociągi, kanalizacje, jezdnie, etc., etc. Jeżeli ustawodawca za namową takich doradców, jakim ja byłem w Radzie do Spraw Samorządu, poszedłby w tym kierunku, jak my zrealizowaliśmy w Kamieniu Pomorskim, to co stałoby się, gdyby efekt skali w 2500 polskich gmin, a od roku 98 w 350 polskich powiatach i w sejmikach spowodowałby, że te same efekty, które przyszły w Kamieniu Pomorskim, byłyby w ponad 2500 polskich samorządów. To dałoby nam nie tylko wartość finansową, ale dałoby również doskonałe kadry, które awansując w hierarchii społecznej, później zostając posłami i senatorami, uczyniłyby dla Rzeczypospolitej bardzo wiele. Uczyniłyby dużo więcej niż ci, którzy rządzą Polską przez 27 lat. Oczywiście moi adwersarze, którzy twierdzili, że nie powinniśmy pójść w tym kierunku, nie zdawali sobie sprawy z tego, że totalne podejście do samorządności, że takie totalne zaufanie jest błędne. Bo ten kredyt zaufania nie może się sprawdzić w sytuacji, w której jakikolwiek przedsiębiorca ma posłużyć się swoimi ludźmi i nie daje im jasno określonych kompetencji i odpowiedzialności. Taki model nigdy dobrze nie funkcjonuje. Więc to powiedzenie, że gdy zabiera się człowiekowi odpowiedzialność, wkrótce potem opuszcza go też rozum, ono działa w każdych warunkach. Człowiek wymaga jasno określonych kompetencji i odpowiedzialności. Oczywiście w postawach w życiu publicznym jest bardzo dużo również postaw
przeciwnych. Ale przeciwnych nie idei samorządności, tylko wykonawstwu. Bo było wielu w historii rządzących, którzy tak nie ufali swoim ludziom, że nie dawali im żadnych kompetencji i sądzili, że da się zarządzać tym organizmem, którym kierują, w sposób jednoosobowy. Czyli na przykład urzędnicy nie dostawali prawa podpisywania decyzji w imieniu wójta czy burmistrza. Że wójt czy burmistrz robił sobie kopię każdej decyzji, tak chciał totalnie kontrolować urząd. I ta pozycja też nie powinna się zdarzyć, gdyby system samorządowy został dobrze dopracowany. Ani pozycja nadużycia, ani pozycja niewykorzystania pracowników, którzy są naszymi ludźmi w gminach czy powiatach, żeby oni pracowali na naszą rzecz, bo żaden jeden człowiek nie jest w stanie w poszczególnych miejscach, w których pracują urzędnicy, na poszczególnych stanowiskach, być tak dobry, jak oni w swojej dziedzinie. Czyli nie jest tak dobry w wydawaniu decyzji na mieszkanie, dzisiaj już tych decyzji nie ma, nie jest tak dobry w księgowości, nie jest tak dobry w budownictwie i we wszystkich dziedzinach, jakimi urząd się zajmuje. Więc powinna być taka klauzula, z której wynika, że to delegowanie swoich kompetencji jest bardzo dobre w zakresie danego stanowiska. Tylko mechanizm nie wymuszał żadnej z tych pozytywnych postaw. I dlatego my bardzo często narzekamy na funkcjonowanie urzędów i nie wiemy, że spowodowane było to tym błędem założycielskim polskiego samorządu. Bardzo często uważamy, że winni są tylko ci, którzy wykonują te ustawy samorządowe. Zarówno główną z marca 90 roku, jak i wszystkie, które powstały później w poszczególnych dziedzinach. A przecież trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni są tylko wykonawcami. I to jeszcze wykonawcami, którzy, jak sami mówią, nie nadążają czy w budownictwie, czy w geodezji, czy w różnych innych miejscach za zmianami, które produkuje parlament. I dobrze wiemy również, że w parlamencie produkcja tych przepisów odbywa się w sposób bardzo chaotyczny, za szybki, bez konsultacji, na kolanie. Mieliśmy do czynienia z takimi przepisami niedawno w Sejmie, które prezydent zawetował i wiele osób nie analizuje tego od strony merytorycznej, tylko analizuje na zasadzie, że lubię kogoś lub nie. Trzeba wytworzyć w interesie polskiego społeczeństwa model, w którym oprócz oceny, czy kogoś lubię, czy nie, oceną, która jest oceną merytoryczną, oceniamy, czy dana rzecz działa w interesie społeczeństwa, czy nie działa w interesie społeczeństwa. Zarówno społeczeństwa lokalnego, jak i społeczeństwa całego państwa. I warto, żeby wszyscy ludzie dostawali tego typu naukę podaną w bardzo prosty sposób. Bo można mówić o samorządzie i o państwie w sposób bardzo prosty, nie wikłać tego celowo, bo wtedy będziemy mieli obywateli odpowiedzialnych, którzy świadomie, jak na przykład społeczeństwo szwajcarskie, bierze udział w życiu publicznym swojej gminy, powiatu i swojego państwa. I wtedy nie będziemy szukali środków nadzwyczajnych, że przyjedzie ktoś na białym koniu i zaprowadzi w Polsce cudowny mechanizm, najlepiej nie demokrację, niechby to był monarcha i oczywiście ten monarcha będzie tym cudownym środkiem. Ja wielu moim przyjaciołom, monarchistom, którzy chyba trochę nie wiedzą, gdzie żyją, odpowiadam wówczas tak.
Założenie tego typu jest założeniem nierealnym. To jest założenie ze sfery marzeń. Nawet gdyby te marzenia były wspaniałe. Póki trwa demokracja, trzeba w tej demokracji uczestniczyć, jak w meczu piłki nożnej, czy w biegu, do którego nas zaproszono. I my mamy, nawet jeżeli uważamy, że nomokracja, czy monarchia, nomokracja, czyli rządy prawa, jest lepszym mechanizmem, zdawać sobie z tego sprawę, że póki nie będzie ten mechanizm funkcjonował, to człowiek, który jest realistą, uczestniczy w tym, co funkcjonuje obecnie i uczestniczy w najlepszy z możliwych sposobów. Czyli uczestniczy, tak jak to pięknie pokazali Szwajcarzy, w sposób demokratyczny i taki model ja osobiście reprezentuję i uważam, że upowszechnianie nie tylko wiedzy, mamy wielu wspaniałych ludzi, działaczy społecznych, akademików, pasjonatów, którzy uprawiali swoją misję, swoją pasję budowania świadomości, szerzenia wiedzy w różnych miejscach przez setki lat. To jest piękna, pozytywistyczna praca, ale współczesne społeczeństwa bardzo szybko biegną. I my widzimy, że pomimo rozwoju, często narzekamy w swoich domach, że pomimo rozwoju techniki, my wcale nie żyjemy spokojniej, nie mamy więcej czasu na odpoczynek, niż mieli ludzie 20, 30 czy 40 lat temu, pomimo unowocześnień, komputerów i tak dalej, i tak dalej. Bo przyszły za tym kolejne obowiązki, a też i zła organizacja. Bo jak się chce zaprząc ludzi do współuczestnictwa, chce się mieć świadomych obywateli, a my często narzekamy, że póki ludzie nie zostaną uświadomieni, to my nie uzyskamy efektu, o jaki nam chodzi. To oni nas nie zrozumieją. To jak mają nas zrozumieć, kiedy my ich mamy w nosie i nie chcemy ich w sposób przyjazny przekonać do tego, jak powinni uczestniczyć w życiu publicznym, żebyśmy razem poprawili to, co funkcjonuje nieprawidłowo, co funkcjonuje źle. I nie ma dzisiaj innego realnego sposobu, niż uczestniczenie w grze, jaką jest demokracja. Przykład Szwajcarii jest koronnym na to dowodem. Państwo, które 100 lat temu było państwem słabym, dziś jest państwem bardzo silnym. Polska przy naszym położeniu geograficznym byłaby państwem jeszcze silniejszym, gdyby tego typu model, a pewne elementy tego modelu próbowano w Polsce wprowadzać. I my nie tylko jesteśmy bohaterami przegranych bitew, którzy mieli rację i cierpią przez ostatnich kilkaset lat, ale mieliśmy również bardzo pozytywne przykłady i nie tylko ruchów wielkopolskich, ale również i III Powstania Śląskiego i mieliśmy również wielu innych ludzi, którzy starali się dla narodu, niekoniecznie wymachując szabelką, zrobić zarówno w ochronie biologicznej narodu w czasie wojny dużo więcej niż ci, którzy prowokowali daremne przelewanie krwi. Podobnie bywa również i w takim życiu prywatnym, naszym, codziennym. My jesteśmy już przygotowani do tego, że jak stanęlibyśmy przed konkursem, w którym my funkcjonujemy jako akcjonariusze, radą nadzorczą, czy powiedzmy zebraniem akcjonariuszy, w którym każdy z nas ma prawo uczestniczyć, bo ma akcję danego przedsiębiorstwa i mielibyśmy wybrać kandydata na prezesa, to nigdy nie wybralibyśmy takiego, który obiecuje nam
że nam w przedsiębiorstwie, które ma tragiczne wyniki finansowe i któremu grozi likwidacja, proponujemy, startując w takim konkursie akcjonariuszom, że my wam wszystkim pomożemy w tym, żeby wasze akcje zyskały na wartości, żebyście mieli więcej kapitału, budując zakładowy żłobek, fundując zakładowe wczasy, budując pływalnię zakładową, zakładając teatrzyk zakładowy i sadząc kwiatki koło zakładu. No to oczywiście taki kandydat przegra z kandydatem, który powie, że ja widzę tutaj rezerwy, zaoszczędzimy, dzięki temu firma zacznie sprzedawać swoje produkty czy usługi i wydobędzie się z kryzysu. Te przepisy, które w Polsce powstały w marcu 90 roku i zaczęły funkcjonować od maja 90 roku, zostały zbudowane właśnie w taki sposób, który dał szansę tym prezesom, którzy obiecują ludziom gruszki na wierzbie, żeby zostawać radnymi, wójtami, burmistrzami, starostami, marszałkami. I dlatego to winni są ci, którzy wytworzyli taki mechanizm, a nie ci, którzy z niego korzystają. Bo szukanie bohaterów, którzy w takich warunkach będą działali wbrew tej intencji ustawodawcy, który dał po prostu pole do nadużyć. Bo przepis nie powinien dawać takiej możliwości. I przekonywałem profesora Kuleszę, że to jest tak samo jak w dziedzinie duchowej czy religijnej, że jak damy człowiekowi pokusę, to będzie dużo trudniej, niż on tej pokusy nie spotkał. Dlatego nie wódź nas na pokuszenie. I nie tylko Panie Boże, ale również ustawodawco. Bo lepiej walczyć z przyczynami, niż ze skutkami. I takich postaw, w których człowiek sam zejdzie pokusy z drogi, jest zawsze w takich warunkach, gdzie ta pokusa występuje, dużo mniej. I nie będzie się człowiek zachowywał w inny sposób, kiedy ma okazję, bo to okazja czyni złoczyńcę. Czy jak wprost mówi przysłowie, twardo czyni złodzieja. Więc kogo karać? Miecz czy rękę? Kto jest winny? Ci, którzy korzystają z okazji i są złodziejami, czy ci, którzy tą okazję do złodziejstwa tworzą i multiplikują? Bo to z biegiem lat rośnie skala cynizmu, rośnie ilość pokus, i ona nie rośnie sama. Ona jest wytwarzana dalej. Bo ona ma tendencję nie tylko do samopowielania, ale również, jeżeli ktoś dochodzi do wniosku, że w mętnej wodzie łatwiej łowić ryby, a szybko ludzie dochodzą do takich wniosków, bo szybko znajdują luki, to chętnych do pójścia na skróty zawsze będzie więcej niż chętnych do drogi trudnej, do drogi wymagającej, do drogi, która wymaga odwagi. I nie oczekujmy, że kiedykolwiek będzie inaczej, bo nigdy ten świat nie wyglądał i nie będzie wyglądał tak, że będzie się składał z ludzi, którzy mają odwagę, talent, charaktery i doświadczenie. Bo wszystkim tym cechom sprzyjają dobre warunki, a nie złe warunki. Jak chcemy mieć dobrych menedżerów, to musimy tworzyć warunki do tego, że ci dobrzy menedżerowie będą poszukiwani na rynku. A jak będą poszukiwani menedżerowie, którzy przychodzą, obiecują gruszki na wierzbie, no to ten mechanizm będzie się poszerzał, będzie temu sprzyjał, będzie świadomie produkowany. Więc jest tajemnicą Poliszynela, że za wiele rzeczy trzeba zapłacić i nie tylko
za te rzeczy, które są nam bliskie, że za łapówki w szpitalu, w urzędzie i w różnych innych miejscach, ale trzeba zapłacić ciężkie pieniądze za wejście różnych rozwiązań legislacyjnych. Tak niestety funkcjonuje w tej chwili polski kraj. I tak funkcjonuje w różnych dziedzinach i tak funkcjonuje również nie tylko w szpitalu, ale również tam, gdzie ktoś dopuszcza coś na rynek. I to nie są łapówki takie jak dla pana doktora. To są łapówki znacznie większe. Bo żeby jakiś koncern wprowadził jakiś produkt na rynek, to już nie jest whisky, czy do tego jeszcze koperta, tylko to są miliony. Więc jeżeli funkcjonują tego typu mechanizmy, to państwo jest bardzo drogie. Państwo musi mieć problemy, które nie funkcjonują w mechanizmie podstawowym i później korzystanie z rezerw prostych, jakich korzysta dzisiaj obecnie rządząca ekipa, to jest tylko krótki czas w historii, bo to jest zatkanie tych luk, wykorzystanie tych luk i za chwilę trzeba wytworzyć mechanizm, który będzie produkował nowe możliwości, a on ich nie jest w stanie wyprodukować, bo ten mechanizm się nie zmienił. Gdybym mógł sobie wyobrazić sytuację, w której korzystamy z podobnych rezerw w polskich samorządach, to te rezerwy również są wielkie. Bo my obserwujemy wszyscy, w ilu miejscach w Polsce sadzi się po 2-3 razy do roku nowe nasadzenia, których nawet się nie pilnuje, po to tylko, żeby elektorat widział, że pan wójt, burmistrz czy prezydent pięknie dba o miasto, a te kwiatki po tygodniu niepodlewane zdychają. Gdzie na polskich wioskach przez 26 lat nie malowano pasów, bo chłopi pasów nie potrzebowali w swojej wsi, a w tej chwili zauważa się w polskich samorządach, zadłużonych polskich samorządach, że maluje się po 2-3 pasy we wsi, tak jakby ci ludzie dzięki tym pasom byli bezpieczniejsi. Okazja czyni złodzieja. Jak już wykorzystano inne okazje, to się szuka kolejnych. Żeby polski samorząd mógł działać prawidłowo, to gdyby ustawodawca dzisiaj wprowadził to samo, co zrobił centralnie z VAT-em i innymi rezerwami, z których skorzystał, mógłby zrobić w samorządzie, a nie robi tego. A dlaczego tego nie robi? No bo otwierałby sobie nowy front. Nie chce sobie otwierać nowego frontu, wręcz przeciwnie. Próbuje wprowadzić opłatę paliwową po to, żeby ją rzekomo przeznaczyć na gminne drogi. A na gminne drogi w ciągu ostatnich 27 lat już przekazywano środki wielokrotnie i to wygląda mniej więcej tak, że z tych wszystkich środków, które pozyskano, na drogi poszło zaledwie 25%, czyli 1/4 tego, co wzięto. I z kolejnymi opłatami nie będzie inaczej, jeżeli będzie to funkcjonowało w dotychczasowy sposób. Więc model samorządowy jest podstawową przyczyną złego funkcjonowania polskich samorządów i złego funkcjonowania radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i wszystkich, którzy w tym uczestniczą. Więc to jest przyczyna złych zjawisk. Tą przyczynę możemy zlikwidować i możemy zlikwidować ją nie tyle odgórnie, co właśnie ruchem oddolnym, takim, jakim zbudowali go Szwajcarzy. Trzeba, jest to możliwe, zbudować ruch samorządowy, który dziś zajmie się samorządami, a jutro zajmie się Polską.
I nie zrobią tego marzyciele monarchiści i marzyciele innych cudownych środków, bo takie cudowne środki leżą poza ludzkim zasięgiem. A Pan Bóg, wbrew pozorom, niektórzy go źle rozumieją, nie działa w taki sposób, jak w pierwszych gminach chrześcijańskich, że jak się źle rozumie intencje Pana Boga, to się popełnia błędy i umiera z głodu. Pan Bóg nie działa w taki prosty, sprawczy sposób, jak niektórzy go o tą interwencję proszą. To jest prośba źle sformułowana. I jeżeli my chcemy sobie sami pomóc, to musimy rozumieć, że jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy zostali powołani na tym świecie do tego, żeby czynić rzeczy wielkie, będąc wierzącymi czy niewierzącymi, to możemy to zrobić sami, korzystając z wszelkich możliwych inspiracji i nie dzieląc się niemerytorycznie, tylko działając ponad podziałami, bo sprawy lokalne świetnie się do tego nadają. Tylko ci, którzy w mętnej wodzie łowią ryby, specjalnie napuszczają ludzi działających na dole, w gminach i powiatach, do niemerytorycznych kłótni, do polskich kłótni i sparów o rzeczy, które tu na dole, w gminach i powiatach, nie powinny w ogóle się liczyć. Bo dyskusja o tym, w jaki sposób akcjonariusze, którzy przychodzą na walne zebranie, mamy prowadzić swoje przedsiębiorstwo, nie dotyczy takich ideologicznych spraw, w jakich my jesteśmy wpychani. Bo samo rządzenie się w przedsiębiorstwie, czy samo rządzenie się w gminie, czy w powiecie, nie wymaga zajmowania się tymi sprawami, które narzuca nam Warszawka. Jak będziemy takim językiem cierpliwie rozmawiali z ludźmi, którym się wydaje, że reprezentują swoje partie, to ci, którzy wytrwają, prędzej czy później, jak oliwa, będą na wierzchu. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy, kto biegnie do ognia, jak ta ćma do świecy, w tym ogniu się szybko spali i zostanie potraktowany jak mięso armatnie. Z tego tytułu wielu ludzi w samorządzie, którzy pieją muskuły, już dawno nie liczy się w życiu politycznym i publicznym, a liczą się tacy ludzie, którzy mają przekaz ponadczasowy. I są to nieubłagane prawa rynku. Dlatego, czy organizacje typu stowarzyszenia, fundacje, czy organizacje zajmujące się krzewieniem wiedzy ekonomicznej, Instytut Rybalskiego, Centrum Smitha i wiele innych, jeżeli te organizacje zrozumieją też, że Polacy potrzebują ich aktywności, ale nie tylko na rynku pisania książek, ale również nauki tej aktywności, jaka pięknie funkcjonuje w Szwajcarii, gdzie przeciętny człowiek nie czuje się tym, który nie ma nic do powiedzenia. Szwajcar nie powie, bo oni. Tylko Szwajcar powie my. A czemu to jeszcze sprzyja? A pięknie sprzyja temu, że stosunki międzyludzkie robią się wspaniałe, cudowne. Że człowiek człowiekowi jest przyjacielem. Że jeżeli pan prezes jeździ bardzo dobrym samochodem, to co on robi? Żeby jego sąsiadowi nie było przykro, jak zmienia samochód, to odkleja wszystkie gadżety, które mówią o tym, że on kupił lepszy model. Czyli nie próbuje epatować innych
tym blichtrem, który mówi, ja jestem lepszy, bo mam nowy samochód, bo mam lepszy dom, bo jestem wyżej w hierarchii. Taka postawa takiego zdziczenia obyczajów, ona jest charakterystyczna dla społeczeństw gorzej rozwiniętych. A społeczeństwo, które potrafi wykrzesać z siebie takie postawy prospołeczne, postawy wyższe etycznie i moralnie, takie proludzkie, jest społeczeństwem lepiej rozwiniętym, również pod względem duchowym. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak pięknie z sobą współgrają rozwój ekonomiczny, porządek prawny, sprawiedliwość i postawy etyczno-moralne. I misją stowarzyszenia, które ja reprezentuję, Wolnych Obywateli, jest zaangażowanie Polaków, ale nie tylko teoretyczne, w taką współpracę, żeby Polska stała się Szwajcarią Północy, a tak już nieraz o Polsce gdzieniegdzie wspominano, że Polska ma takie możliwości, że może taką być. Ba, więcej. W szlachetnej konkurencji Polska może osiągnąć dużo więcej niż Szwajcaria. Polacy wcale nie muszą być ludźmi, którzy jak małe dziecko tupią przed kioskiem, mamo, tato, kup, bo jak nie, to się położę, będę płakał czy płakała. Nasza nieszczęsna historia przez ostatnich 300 lat sprzyja postawom braku wytrwałości, niecierpliwości, takiego oczekiwania na cud, którego przecież nie może być. Bo jak zrobić cud u tych, którzy są nieprzygotowani? Dlatego nawet kiedy różne przekazy we wszystkich kulturach świata uczą ludzi, jak żyć, to czego uczą? Uczą tego, że jeżeli się prowadzi swój naród, jest się pasterzem, a nie pastuchem, to się ten naród przygotowuje do tego, żeby doszedł do ziemi obiecanej. Tą ziemią obiecaną Polaków jest to miejsce, w którym jesteśmy. To miejsce, których wielu uważa za miejsce nieszczęsne. A to jest z punktu widzenia dzisiejszych interesów świata i geopolityki miejsce najlepsze z możliwych, w którym przez najbliższe dziesiątki, a może i setki lat będą się krzyżowały największe interesy współczesnego świata. To, na co my narzekamy, przez możnych współczesnego świata jest uznawane za atuty. I chichotem historii jest to, że wcześniej zauważają to obcy niż Polacy. I jesteśmy nieprzygotowani na sukces, jaki przed Polską stoi, jaki puka do naszych drzwi. I ten sukces nie zostanie nam dany. Ten sukces musimy wypracować sami. I jeżeli widać wyraźnie, że ci, którzy chcą oferować swoim akcjonariuszom, akcjonariuszom Wielkiej Polski, poprzez mnożenie zła w sferze gospodarczej, w sferze społecznej, przecież to jest proste dla ucznia szkoły podstawowej, dla gimnazjalisty. I dlatego wielką porażką tych elit, które odchodzą,
I ja im to mówię w ostatnich latach szczególnie mocno. Jest porażka polskiego systemu edukacji, w którym edukację młodzi ludzie znajdują na internecie, a nie znajdują w szkole. Bo tak jak brak jest reformy polskiego samorządu, tak jest brak również jednego z elementów polskiego samorządu, jakim jest oświata. Oświata podstawowa, jak i oświata ponadpodstawowa. I wszystkie inne elementy, w których ta władza samorządowa uczestniczy. Wszystkie, które dotyczą, bo nas nie dotyczy Warszawa na co dzień, tylko dotyczy nas wszystko, obojętnie czy to jest woda, czy to jest kanalizacja, czy to jest prąd, czy to jest nasze mieszkanie, nasza ulica, wszystko, co funkcjonuje obok nas. Silny samorząd to samorząd, w którym my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jego warunkiem dobrego funkcjonowania jest zmiana mechanizmu, zmiana systemu, tak jak warunkiem wyzdrowienia człowieka jest oddziaływanie na jego system immunologiczny. Bo lekarzem polskiej samorządności jest system, jaki funkcjonuje w polskich samorządach. I lekarzem polskiego państwa jest system, jaki funkcjonuje w polskim państwie. I my razem możemy to zmienić. Tylko wszystko zaczyna się tu i tu. I ma moc sprawczą. My bardzo często tego nie rozumiemy. I szczególnie, kiedy jestem wśród ludzi, a 90% Polaków się deklaruje, czy chodzi do kościoła, czy nie, jako wierzący, obojętnie zresztą w jakiej religii, ludzie mówią, ja jestem wierzącym, ale no to konsekwentnie, jeżeli masz mnóstwo przykładów, które mówią o tym, jak powinieneś postępować, kogo powinieneś wybierać, chcesz wybrać pastucha, to się nie dziw, bo pastuch zawsze idzie za stadem i go pogania, a pasterz idzie przed stadem i je prowadzi. To jest taka obrazowa konkluzja tego, żebyśmy byli pasterzami wzajemnie dla siebie. Żebyśmy byli pasterzami we własnym domu, żebyśmy byli pasterzami, kiedy jesteśmy sołtysami, kiedy jesteśmy wójtami, burmistrzami, prezydentami. Żebyśmy byli pasterzami, kiedy jesteśmy posłami i senatorami. Ale jednocześnie róbmy wszystko, żeby wymusić mechanizm, który temu służy. Bo to jest profilaktyka. Jak w chorobie. Jak w pożarze. Lepiej zapobiegać niż leczyć. I żadne metody policyjne nie wyleczą państwa polskiego. Żadne metody policyjne nie wyleczą polskiej gminy, polskiego powiatu, gdzie trwa korupcja. Bo są przyczyny tych pożarów. A nie nadążymy gasić pożarów, nie postawimy przy każdym policjanta. Taki mechanizm jest mechanizmem niesprawnym. Nawet gdybyśmy byli w stanie postawić policjanta i strażaka w każdym możliwym miejscu zagrożenia, to będzie mechanizm niesprawny. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. O wiele innych kwestii, o rodzenie się relacji między kontrolowanym i kontrolującym i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy to lepiej niż Szwajcarzy w każdej polskiej gminie, w każdym polskim powiecie są ludzie, którzy chętnie działają oddolnie. Tylko trzeba uwierzyć, że mam moc sprawczą, jak ten, który był prostym rybakiem i poszedł. I pomimo, że bał się, że w razie czego nie będzie mógł otworzyć buzi i użyć swojego języka, to nagle się okazało, że to się pojawiało. I tak się pojawi w każdym, kto będzie chciał działać, bo ten duch, którego każdy z nas ma,
ma taką wielką moc. Większą moc niż ci, którzy chcieliby go zniszczyć. Bo tego ducha się nie da zniszczyć. Można zniszczyć człowieka fizycznie, a tego, co człowiek ma w swoim sercu i w swoim umyśle, nie da się zniszczyć. To jest niezniszczalne, tylko trzeba to obudzić. Polska ma ogromne zasoby i ogromną armię. I czas obudzić tą armię i ta armia uwierzyć w to, że ta armia może, jak wiele podmiotów na rynku politycznym, wyrosnąć jak grzyby po deszczu i odnieść sukces nawet w najbliższych wyborach. Bo czas ucieka. I te szanse, które pukają do polskich drzwi, nie muszą być takie same za jakiś czas. Czas, jaki w tej chwili nastąpił, w analizie historycznej, wszystko wskazuje na to, że jest to czas najbardziej optymalny, najlepszy. Jestem w stanie pomóc wszystkim tym, którzy nie chcą otwierać drzwi do lasu. Bo dzisiaj świat jest mały. Dzisiaj nie trzeba fizycznie wszędzie być. Dzisiaj można robić telekonferencje przez internet. Dzisiaj można, jeżeli gdziekolwiek jest blokada, założyć błyskawicznie stowarzyszenie w Szczecinie i nie męczyć się w mieście, w którym to się robi pół roku czy rok. Dzisiaj jest wiele innych możliwości, w których każdy z nas w sposób uczciwy, szlachetny i piękny wykorzystuje drugiego człowieka. Bo to jest się dzielenie sobą. Ja dzisiaj u Państwa jestem po to, żeby podzielić się sobą, bo człowiek nie jest tylko tym, który działa dla pieniędzy, a jeżeli nawet dla pieniędzy, to w sposób rezolutny, z efektem, który przyjdzie do nas wspólnie odłożonym w czasie. Bo jak Polska będzie silna i bogata, to tego typu wspomnienie, jak zaczynaliśmy, będzie wspomnieniem, w którym zostanie właśnie przede wszystkim ten przekaz, który powstaje w sercu i powstaje w umyśle. A wszystko inne pojawi się, bo się nagle otwierają możliwości. Jak robiliśmy w kamieniu nasze reformy, obojętnie czy to były mieszkania za 5%, czy to były pozwolenia na alkohol, czy to była komunalizacja mienia, czy to były reformy w oświacie, czy to były reformy w przedszkolach, w żłobkach. To wszystko były rzeczy, które kopiowały polskie samorządy i bardzo często w pierwszych miesiącach po powstaniu takiej uchwały Rady Gminy myśmy wysyłali po 600-700 projektów uchwał, które polskie samorządy kopiowały, a moi koledzy, jak się ze mną spotykali do dnia dzisiejszego, niedawno w Stargardzie miałem taką rozmowę, mówili tak: stary, jak myśmy słyszeli, że jest taka inicjatywa, to myśmy tylko czekali, żebyście wy to wprowadzili, bo nam łatwiej będzie. Jak zostałem starostą i zadzwoniłem do pani minister zdrowia, już świętej pamięci pani Franciszki Cegielskiej, to pomimo, że mieliśmy kiedyś pojedynek w mediach z nią i z panem prezydentem Gdańska, który tak jak u państwa burmistrz jest w początku, od roku 90, to kiedy powiedziałem, że jestem dzisiaj starostą, już nie burmistrzem, i chciałbym, żeby pani minister przyjęła współpracę w programie pilotażowym prywatyzacji służby zdrowia w powiecie kamieńskim. Człowiek, który jest człowiekiem otwartym, a to właśnie mogę powiedzieć o świętej pamięci pani Franciszki Cegielskiej, pomimo przykrej porażki w takim pojedynku, jaki ze mną odbyła, była bardzo otwarta i powiedziała: panie starosto, to ja się bardzo cieszę.
bo my jako ministerstwo będziemy mieli łatwiejszą drogę, kiedy pozostałe polskie powiaty zrobią to samo. Umawiamy się, ja wysyłam do pana swoich ekspertów, pomagamy wam we wszystkim, co się tylko da, żebyście wy jako pierwsi zrobili program pilotażowy, bo my wówczas użyjemy wszystkich naszych starań, żeby to zrobić jak najszybciej w Polsce. Niestety odbyło się to tak, że koledzy z tego samego rządu zablokowali panią minister z przyczyn pozamerytorycznych. Moi koledzy ze Styropianu z województwa zachodniopomorskiego, którzy jeszcze w latach 80. razem pracowali ze mną w opozycji, poprosili o spotkanie ze mną i powiedzieli tak, będąc na pozycjach na przykład ministrów czy wicepremierów, stary, musisz odpuścić, bo twoi adwersarze z twojego powiatu powiedzieli, że jeżeli my się zgodzimy na to, co ty chcesz zrobić, to nam rozwalą rząd. To teraz proszę użyć wyobraźni. Jak funkcjonuje polskie państwo, kiedy w jednym z 350 polskich powiatów jakiś starosta chce zrobić reformę w jakiejś dziedzinie funkcjonowania samorządu i przez to ma paść rząd? Jakie gry i w czyim interesie odbywają się w Polsce? I odbywają się u ludzi, którzy twierdzą, że są naszego ducha. Nie są naszego ducha. To są ludzie, którzy są pastuchami. Bo się okazało, że ludzie z SLD, nie całej, ale część, poparli ten projekt. Niełatwo, ale po wielu tłumaczeniach doszło do wniosku, że to jest bardzo dobry pomysł, bo ktokolwiek by nie rządził takim powiatem i takim szpitalem, powinien to zrobić, bo jak nie, to samorząd zbankrutuje. Bo nie może być tak, że samorząd finansuje kołchoźnicze przedsiębiorstwo, które generuje co roku dług, a samorząd, który nie ma przeznaczonych na to środków i nie może mieć na to środków, finansuje to w nieskończoność. To jest ten prezes, który chce sadzić kwiatki i rabatki, a zebranie akcjonariuszy ma go wybrać. Jeżeli państwo nie chcecie wybierać takich wójtów, burmistrzów, prezydentów, posłów i senatorów, to nie macie innej drogi, tylko działalność oddolna i uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że możecie, że macie w sobie takie możliwości, taką moc. Od kogoś się musi zacząć. Ktoś musi być pierwszy. A dlaczego nie wy? Dziękuję bardzo.